Właśnie skończyłam dla Was nagrywać filmik. Został mi jeszcze naszyjnik z niego, bo nie chciałam się zdejmować, ale przebrałam się już w piżamę, bo nie lubię siedzieć w ubraniach. Ja od razu jak wchodzę do domu, to w ogóle przebieram się w piżamę i jeżeli się zastanawiacie, to tak, ja chodzę w piżamę przy wszystkich i jest mi to kompletnie obojętne, więc ja normalnie wychodzę tak, jeszcze w szlafroku do wspólnej przestrzeni odbieram od kuriera rzeczy w piżamie, w ogóle wszystko mam tu gdzieś. Dzisiaj robię jeszcze raz brownie, bo bardzo mi smakuje to brownie kupione. Skoro już kupiłam specjalnie foremkę, no to mogę też od razu robić części to ciasto. I tu mam taką fajną kwadratową mini foremkę, to znaczy ona jest idealna akurat na jedną osobę. I kupuję takie brownie w proszku. Jest bardzo dobre. Wiem, że mogłabym zrobić sama, ale jakoś tak, nie wiem, fajnie. I właśnie wsypałam tu to ciasto, muszę dodać tylko olej, wodę i jajko i tak naprawdę jest gotowe. I w ogóle, jeżeli się zastanawiacie, to Wam pokażę ten naszyjnik. Czemu tak kombinuję? Ten naszyjnik kupiłam na AliExpress i jest prześliczny. Dałam za niego 5 zł, niecałe 4,80. Jestem chyba uzależniona od brownie. Zrobiłam już drugi raz, było ostatnio takie pyszne, już nie mogę czekać, jak je zjem. W ogóle ja chyba za dużo słodyczy kupiłam, mam jeszcze te 3 generuana kupione. Dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, jest niedziela i nie chce mi się nic robić. Kotek miałczy. Hej kitek. Hej pipi. Mega fajną rzeczą w tych drzwiach jest to, że one są na kot, a nie na klucz. I klucz bym pewnie gubiła, a tak to wpisujemy kot. I za każdym razem one się automatycznie zamykają. Chyba, że jest to ustawia, żeby się nie zamykały. I dzięki temu czuję się bezpieczniej, bo wiem, że za każdym razem są zamknięte. Powiem, jaka się stresuje, bo... Ło! Dzisiaj jemy na obiad pizzę za 5 zł. Ona mi tak smakuje. Wcześniej dałam tą z salami, ale stwierdziłam, że teraz spróbuję margerity. Ona co prawda jest właśnie cienka, tak jak widzicie, pisze, ale jest tak pyszna. Ona mi tak smakuje z tej firmy. Więc dzisiaj mam obiad za 5 zł. Ta pizza mi tak smakuje, że jem całą. Ona jest w wielkości talerza. Ja jem ją całą sama i w ogóle jak zjem tą pizzę, to ja nie wiem, jak o 19 będę jeść. Ale w ogóle jutro. I tak mam polski ketchup, wychodził taniej niż kupienie z Heinza. Wychodzę dzisiaj ze współlokatorami do knajpy, więc się lepiej zapoznamy. Thanks. Ty wszystkim. O, ale źle wygląda. Dobra. Dzisiaj będzie mega ciekawy dzień. Przyjeżdża Nano, czyli nasz piesek, więc będziemy mieli i kotka, i pieska tutaj. Więc się mega cieszę, że będziemy mieli zwierzątka, bo ja nie będę musiała się nimi zajmować, ale będę mogła je przytulać i głaskać. I zabiorę Was jeszcze na zakupy, bo będę musiała sobie dokupić trochę rzeczy, bo jak zwykle wszystko się kończy w tej lodówce. Szkoła mam tylko 2 godziny w ogóle, więc ja idę o 16 do szkoły do 18, więc pewnie mega szybko minie. A dzisiaj na obiad mam naleśniki z dżemem, bo w sumie to nie zrobiłam żadnych zakupów, bo mi się nie chciało, a wyjadłam, jak widzicie, tu leży pudełko po pizzy w moim koszu, więc wyjadłam już wszystko, nawet w zamrażarce, co miałam do jedzenia. Aparat się ładuje, więc nagrywam telefonem. Tak wygląda moje popisowe danie, czyli właśnie kluski, ser i cukier. Tu nie widać mnie i kota. Fokus. Siedzę z kotem, umalowałam się już w ogóle. Siedzę z kotem Jonathana, bo Jonathan poszedł na zajęcia i ten kot miałczy i chciał wejść, więc go wpuściłam, czemu nie. Prawda, kitek? Pipi, pipi. No, to ty. Tak? Ty jesteś pipi. Nie dam ci mojego jedzenia, nawet o tym nie myśl. Idę w stronę Juni już. Miałam załatwić dzisiaj tyle rzeczy, a w końcu nic nie załatwiłam, bo nie dowiedziałam się, czy na pewno będę miała tą pracę na magazynie, więc nie miałam jak kupić butów. Więc nie miałam jak kupić butów. Stwierdziłam, że muszę się przełamać i zacząć nagrywać przy innych ludziach. To jest nadal dla mnie bardzo ciężkie, ale no dobra, niech tak już będzie. Nie mam za bardzo jak pokazywać Wam miasta, bo nic ciekawego się nie dzieje ze względu na to, że wszędzie są remonty drogowe. Ale jak już zrobię całe miasto, to wtedy Wam pokażę, jak wygląda. Tu jest
backstage od tego, gdzie wcześniej nagrywałam. A to jest tak zwany hub. Pokażę dokładnie tak. To jest taki oszklony budynek, w którym mogą przebywać studenci, żeby zjeść, bo tu są różne knajpy. To jest taki ogromny budynek w ogóle, w którym nie ma zajęć, tylko on jest dla uczniów. Tu jest taka droga knajpa dla studentów, więc to jeszcze nie na mój budżet. Tam są te wysokie budynki, to są dosłownie te wysokie budynki tam, to są wieżowce, w których są akademiki. O, tak to się nazywa. Okej, jest 21. Po załamaniu psychicznym i czterech telefonach zdecydowałam się, że jest idealna pora, żeby zrobić naleśniki. Teraz, jeżeli mam pustą lodówkę i nie mam nic innego do zrobienia, bo nawet nie mam chleba, to stwierdziłam, że to jest jedna rzecz, która mi została, mąka, mleko i jajka, także dzielimy na naleśniki. Póki nie kupię... jak to się nazywa? Dopóki nie kupię miksera, będę miała cały czas grudki w moim cieście, ale mam to w dupie. Idę teraz szybko do sklepu zrobić zakupy, bo nie mam nawet nic na obiad. Kupiłam pierś z kurczaka, nie wiem, z czym ją zrobić. I w ogóle za każdym razem brałam torebkę i mnie denerwowało, bo nie miałam co z nią później robić na zakupach. A teraz stwierdziłam, że po prostu pochowam sobie wszystko do kieszeni, więc w jednej kieszeni będę miała aparat, w drugiej portfel i wystarczy mi. Prawda, Kitku? Tak, pipi? Dobrze mówię? Nie wiem, czemu ona cały czas wącha mój koc, jakby co ona w nim czuje. Będę iść do Dolci na naleśniki dzisiaj z moją koleżanką, więc muszę zjeść zdrowy obiad, żeby później zjeść pancake'i. Śmieszne te chmury wyglądają, no ale bardzo mi się podobają te domki. W sensie są takie urocze. Nigdy w ogóle nie lubiłam angielskiego stylu i nigdy nie chciałam zamieszkać w Anglii. I to było daleko w ogóle od jakichkolwiek moich planów. Ale tak mi się podobają te takie, właśnie ta dzielnica, powiedzmy, na której mieszkam. To znaczy, to jest trochę dalej ode mnie, ale na przykład tamten dom. Popatrzcie. Więc mega mi się podoba to, jak i tutaj tak samo. Mega mi się podoba to i nigdy mi się nie podobała Anglia i nie chciałam tu przyjeżdżać, a teraz czuję się naprawdę całkiem spoko. Piękny ptak. Miałam nagrywać trochę więcej, ale idę z ogromną siatą zakupów, a mam w niej mrożonki i nie chcę, żeby mi się rozmroziły, bo już raz mi się rozmroziły pierogi i musiałam kawałek, część ich wyrzucić, bo były no niejadalne. I bardzo by mi szkoda było, gdyby teraz się tak stało, więc spieszę się w ogóle z tymi mrożonkami. Kupiłam i od razu w ogóle wrzuciłam do zamrażarki, bo się strasznie o nie bałam. Kupiłam taką super rzecz, sałatkę. Widzicie, tu są pomidorki koktajlowe, kawałki sałaty, rzepa, tak to się nazywa? Rzutkiewka, no nieważne. I ona kosztowała 3 zł, bo jest do dzisiaj. Uważam, że mega mi się opłaca kupić coś takiego i zjeść z mięsem, bo jakbym ja miała kupić całą sałatę, to ciężko by mi było ją całą zjeść i bym się szybko zepsuła. A tak to mam tylko parę plasterków wszystkiego. Tak samo sama sobie nie kupię rzodkiewki, właśnie tej sałaty, paru pomidorków koktajlowych, które są drogie, a tak to mam wszystko wymieszane i mogę zjeść różne witaminy, a opłaca się mi to bardziej niż po prostu kupowanie osobnych produktów, więc jak mieszkacie samemu, to pamiętajcie, że czasem jednak bardziej się opłaca kupić taki gotowy produkt. Witam w mojej kuchni, w której uczę się gotować. Dowiedziałam się przez telefon, że muszę przekroić kawałek filet z kurczaka na 2 kawałki, żeby mi się usmażył równo. No i chyba jest takiej grubości, nie wiem w sumie jaka ma być. Myślę, że jeszcze, myślałam o tym, żeby pokroić go jeszcze w kostkę i dorzucić do tej sałatki, ale już nie wiem, w sumie nie powinnam go rozbić, ale ja nie mam żadnego tego do rozbicia. Przypomniało mi się, że kupiłam w polskim sklepie Focus. Przypomniałam się, że kupiłam w polskim sklepie sos francuski. To była teraz najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Mogę go wsypać, wlać do tej sałatki i ta rzodkiewka, ten, bo tu mam kawałki takiego ogórka, rzodkiewka właśnie, nie będzie taka sucha, więc to będzie najlepsza rzecz na świecie. I do tego zrobię kurczaka jednak pokrojonego w kostkę, usmażę i zrobię i wrzucę do sałatki. I to będzie najlepsza rzecz, na jaką wpadłam w ogóle. Wow. W sumie nie wiem, jakich się dodaje przypraw, ale ja zawsze dodaję zioła promasalskie lub oregano i słodką paprykę. Nieważne, co robię, więc... Nie wiem, czy to się tak je, ale jeżeli wszystko mi smakuje osobno, to czy miałoby mi to nie smakować w połączeniu razem, tak jak sos francuski, czy pomidorki, które uwielbiam, czy mięsko, więc myślę, że będzie dobre. Ale chociaż wizualnie jestem dumna, jak to wygląda. Wygląda, jakbym jadła dużo warzyw i owoców. Tak w ogóle to kto obserwuje mnie na Instagramie, to mógł zobaczyć ten mój obiad wcześniej, bo wrzuciłam zdjęcie na Instastories, także jeżeli chcecie widzieć wcześniej, co nagrywam i co się dzieje w moim życiu, to obserwujcie mnie na Instagramie i tam będę częściej wrzucać może relacje, także zapraszam tam.
Dlaczego? Dlaczego on stoi w powietrzu? Mój kanał powinien się w sumie zamienić w kanał kulinarny, jak tak sobie myślę, bo coraz więcej robię i pokazuję tak naprawdę tylko jedzenie, bo nic więcej się w moim życiu ciekawego nie dzieje, więc po prostu pokazuję wam moje śniadanie, obiad i kolację tak naprawdę. I dzisiaj zrobiłam sobie właśnie frytki z batatów już po raz piąty. Tu mieliśmy spotkanie z kółkiem tanecznym online. Cześć wszystkim z mojego biurka. Jest 9 rano. No już 9:40, to muszę się pospieszyć. Umyłam szybko głowę z rana, bo ogólnie kot mnie obudził, a raczej Jonathan. Jonathan codziennie rano rzuca kotu piłkę ping-pongową i ona tak spada po schodach, bo ona się tak odbija po schodkach i potem uderza o kafelki i potem z powrotem ją rzuca i ona odbija się o kafelki. Jest ten mega nieogarniony dźwięk. Nienawidzę tego dźwięku. Więc obudził mnie o 8 rano, więc stwierdziłam i próbowałam jeszcze zasnąć oczywiście przez jakieś 15 minut, ale że nie mogłam zasnąć, to stwierdziłam, że obejrzę przedostatni odcinek The 100, który dzisiaj wychodzi, a ja uwielbiam oglądać ten serial, więc obejrzałam szybko przedostatni odcinek The 100, potem wstałam, umyłam głowę i w ogóle. No i zrobiłam sobie śniadanie, zaraz wam pokażę. Takie mam śniadanko dziś, czyli kanapeczki, jajko, herbatka. Dzisiaj ogólnie będzie mega ciekawy dzień, bo zaczynam pierwszy dzień pracy w magazynie, także tak, robię coś. Ogólnie nie wiem jak będzie i nie wiem, czy to nie będzie ostatni dzień w moim magazynie, ale spróbujemy, opowiem wam potem jak wrócę, wiadomo. Ale przed idę jeszcze do szkoły i potem nie zdążę wrócić do domu, więc będę musiała zjeść coś na mieście. Kupiłam jeszcze specjalnie buty do pracy na magazyn, które kosztowały 150 zł. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Także idę najpierw do szkoły na 2 godziny. Mój budzik, bo miałam o 2 godziny wstać. Miałam wstać o 9:40, nie 8 rano. Nie ściło mi się jajko, trzymałam równe 3,5 minuty. Mama mnie nauczyła, żeby trzymać jajko równe 3,5 minuty. Trzymałam zawsze 3,40 i trzymałam 3,40 w sumie. No, może trochę nie. I mi się nie ścięło do końca. Musiałam się ubrać tak, żeby po pierwsze iść do pracy na magazyn, czyli iść w takie stare robocze ubrania, a po drugie nie wyglądać jak debil w szkole, bo nie zdążyłabym się przebrać. Więc założyłam dresy i mój golf. Włosy mi się w ogóle zaczepiły. No, więc idę po prostu w dresach i golfie i będę wyglądać nawet spoko w szkole, a z drugiej strony będę mogła tak pracować w magazynie. Pani nas wypuściła z zajęć 30 minut wcześniej, więc zdążyłam szybko przyjść do domu, zjeść obiad jednak do domu, więc zjadłam ryża. Zjadłam kurczaka z sosem tylko kwaśnym i kupiłam sobie do pracy bułeczki mleczne, bo stwierdziłam, że to jest takie najlepsze, żeby sobie zjeść w międzyczasie, powiedzmy. A ja lubię tak sobie, no ja przekąsić po prostu lubię bułeczki mleczne. Bułeczki mleczne są pyszne, każdy lubi bułeczki mleczne.